Siemaneczko, cześć, witam. Dzisiaj jedziemy sobie o takim oto wynalazkiem. Opelek Meriva 2 z 2016 roku. 1.4 turbo, 120 koni. Brak płynu do spryskiwaczy. Auto żony, muszę je troszeczkę poserwisować. 46 tysięcy przebiegu od nowości jakby u nas. I ostatni olej, słuchajcie, był wymieniany jakieś 30 tysięcy temu. 30 tysięcy kilometrów temu, także wstyd się przyznawać do tego, ale tak było, serwis to wszystko robił i tak dalej, obecnie już się tam pokończyły te wszystkie sprawy związane z leasingami i z jakimiś, jak to się nazywa, gwarancjami, więc ja sobie tutaj poserwisuję, zobaczymy jak wygląda ten olej. No i muszę zobaczyć, co tam w podwoziu, czy nic nie stuka, nic nie puka, także sobie troszeczkę pogrzebiemy. No i kupiłem nowe najazdy, także też pokażę Wam, jak one wyglądają. Takie metalowe wziąłem, chciałem sam to robić, ale powiem szczerze, nie opłaca się totalnie tego robić. To Wam za chwilę wszystko opowiem, także zapraszam do oglądania. Tak to wygląda, gotowy najazd. Ja go sobie pomalowałem tutaj na czarno, drugiego mam pomalowane na biało, bo używałem resztek farb, które po prostu miałem i tyle, bo one przychodzą jako goła blacha, goła stal, także ogólnie bardzo fajne, powiem Wam, wykonanie super, szerokość prawie 30 cm, wysokość też prawie 30 cm. Długie są na 140, także no mega wypas, jeśli chodzi o jakość wykonania, to jest naprawdę dobrze. Zobaczcie, tu wszędzie jest profil zamknięty, fajnie to wszystko pospawane, tutaj jest rama gięta. No koszt jest troszeczkę wyższy niż takie zwykłe z kątownika, ale wytrzymałościowo, jakościowo przyznam się szczerze, że warto, bo ten kosztuje 3,5 stówy, a tamte z kątownika to jest koszt jakieś 180-200 zł, także lepiej powiem Wam szczerze dopłacić i mieć takie porządne, zwłaszcza, że tutaj więcej udźwigu to ma. No i jeśli chodzi o samo wykonanie tego, gdybyśmy chcieli samemu, no to nie ma to sensu, to się bardziej opłaca. Ja tutaj sobie próbowałem, wyliczyłem sobie materiał, ile to by mi zajęło, także no nie ma to sensu, ogólnie nie ma to sensu, lepiej kupić. Ok, ja biorę, ustawiam na jazdy, wjeżdżamy i zobaczymy, jak to tu wygląda z tym olejem. Auto stoi już na podestach i teraz, słuchajcie, jest naprawdę fajnie wysoko, bo ja mam tutaj, zobaczcie, ponad 50 cm, żeby się tutaj wcisnąć. Więc elegancko, naprawdę, naprawdę spoko. Oliwka. Zastosuję Motul standardowo, nie wiem, przyzwyczajony jestem po prostu do tej marki. Chcecie, to stosujcie, jasne, co innego. Filtr. Filtr znajduje się o tutaj. Także całkiem spoko. W sumie to lubię takie filtry, bo jakby łatwiej je się odkręca. Tutaj na dole już też prawie wszystko przygotowane, także samochód troszeczkę ostygł, bo był dość gorący. Tak jak mówiłem, 1.4 turbo, 120 koni, bardzo, bardzo fajny silnik, w ogóle bardzo fajne auto, jak na małe auto to super fajne, ciche, nawet gdzieś dalej jak trzeba jechać to jest naprawdę spoko, komfortowo, można sobie w 4 osoby tym śmigać, także nie ma problemu. Ok, jedziemy pod spód. Dobra, wjeżdżamy pod spód. Dojście do michy bardzo fajne. Tu poluzowałem już tą śrubę. Fajnie, że jest napisane na niej, że 14 Nm. To jest bardzo dobre, nie trzeba nigdzie szukać. Także elegancko się odkręciła, T45, taka gwiazdeczka tutaj wchodzi. Tutaj niestety widzę, że coś się delikatnie poci,
ale tak poza tym to jest całkiem, nie? W zawieszeniu 4 lata 45 6,5 tysiąca przebiegu, no nie ma, tragedii, naprawdę. A tak jak mówię, samochód troszeczkę z nami zwiedził, najdalej gdzie był to w Alpach, 1300 km na raz śmignął, także nie było problemu żadnego, żeby sobie dał radę, także, jak najbardziej fajnie. Dobra, odkręcam tą śrubę, zlewamy ten olej, bo tu to o to chodzi. Zobaczymy sobie, jak on wygląda. Tutaj też troszeczkę robię taki test mojego garażu, bo troszkę go ogarnąłem, żeby więcej miejsca było, bo tu motocykle troszeczkę przeszkadzają, no bo chcę tutaj Audi wjechać i ewentualnie jakby był robiony rozrząd, no to je tutaj wstawić. O, leci. Leci czarne. O, co tu się dzieje? No, leci, leci. Smoła. Smoła leci, także dobra. Dajmy temu zlecieć i zobaczymy. Wyjdziemy na dwór i zobaczymy sobie, jak ten olej wygląda. Olej sobie ścieka. Ja tam sobie włożyłem szmaty jakieś, żeby mi tutaj nie zalało silnika. Klucz 24 i powoli, normalnie można tu wykręcić ten kapturek z filtra, czy to się tam, o, aż słychać, jak jeszcze tam poleciał dodatkowo olej. No dobra, żebym ja tutaj nie pogubił sobie kluczy. Później nie będę szukał, kurna. O, to jest filtr wkładany tu, w górę. No jajka, nie lubię tak jednak. Dobra, mam go. Mam go. No. Wygląda. Wygląda na zużyty. Tu jakieś takie nagary. Zaraz wyciągnę go na zewnątrz i obejrzymy go sobie dokładnie. Tak, bo tutaj to nakapie wszędzie. Filtr, który miałem, był zły. Ja miałem 0648. O, taki. A tu jest 648/6. Także musiałem skoczyć do sklepu szybko i kupić nowy filtr, także już go montuję. Ten o-ring na pewno trzeba pamiętać, żeby zmienić za każdym razem, i on tutaj też jest w zestawie, także ja sobie to zmieniam, montuję i powoli będziemy zalewać olejem i pójdziemy sobie zobaczyć później ten olej, jak wygląda stary filtr. Słuchajcie, minus tych najazdów jest taki, że trzeba robić z jakiegoś podestu, no bo tu góra, wszystko jest tak wysoko, że no, muszę stać na drabince, na drugim stopniu, żeby wlać olej. No i jest taki duży skos, że też przy wymianie oleju, tak jak tutaj wchodzi powiedzmy 4 litry, to teraz na czuja wlałem 2. No i dopiero jak zjadę z tych najazdów, to wleję tak, żeby tam poziom był dobry, i pokażę wam, jaki w ogóle ten olej, jaki jest płynny bardzo. 5W30, ale taka wydaje się normalnie jak woda, taka rzadziutka. Także, no nie wiem, zobaczymy, czy to jak to będzie tutaj trybić na tym oleju. Teraz pada, więc muszę chwilę poczekać, zanim wyjadę, i będziemy dolewać i zobaczymy ten stary olej. Dobra, zlejemy stary olej. Zobaczymy, czy coś tam w tym pływa. Bardzo fajne urządzenie ta miska. Powiem wam, 15 chyba czy 20 zł. Kurde, wcześniej też się męczyłem z jakimiś innymi badziewiami, a tutaj zobaczcie, ciach i wszystko spływa elegancko.
Ta ma pojemność chyba 10 litrów, ale można kupić większe, mniejsze, także super sprawa. Śmierdzi ten olej takim przepracowanym silnikiem. Przegrzanym, przepracowanym silnikiem. Dobra. Ojejka. Ojejka, szmatka, szmatka. Mi tu wszystko zasyfi. Czarny jak z diesla. Czarny jak z diesla. No, dobra. Czy coś tu jest? 35 tysięcy kilometrów. Jest trochę wody, ale miska była mokra. Jakiś szlamowy, zobaczcie. Normalnie szlam jest. Dobra, poświęcę się. I to jest błoto takie aż. Także no nie polecam long life'ów ani innych tego typu historii. Lepiej normalnie wymieniać ten olej co te 10-15 tysięcy kilometrów i mieć spokój i mieć silnik long life niż olej long life. Dobra, przestaje padać, wyjeżdżamy, doładowujemy oleju. Ok, szybki rzut oka w filtr. No nie widać tutaj nic, żeby się coś złego działo. Aczkolwiek to... No tu jest, nie, to jest jednak jakaś taka tkanina czy coś. Kurde, się rozpadało na dworzu i w tym filtrze jest pełno wody. Ale nie widać jakichś opiłków, niczego takiego. No to jest trzecia wymiana oleju w tym samochodzie. Także też nowy samochód, no to też jest inaczej. To co się już miało wytrzeć, to już się wytarło i wyleciało z pierwszymi dwoma olejami, a teraz to po prostu trzeba zadbać o to, żeby ten olej był wymieniany, bo tak to tu wygląda spoko, ale ogólnie nie polecam tak długo czekać. Wymieniajcie szybciej te oleje, bo no nie ma to sensu, nie jest to nie wiadomo jaki koszt, a dosyć łatwa operacja, żeby to zrobić, także lepiej częściej to robić. Sprawdziłem i 3 litry to nawet jeszcze nie jesteśmy na minimum. Zobaczcie jaki rzadki jest ten olej. A czy mi się wydaje? No fajny taki, kurczę. Smarowanie to naprawdę musi mieć fajne. No 5W. Co to jest 5W30? No to jest spoko, myślę. Od razu słychać, że ten silniczek troszeczkę ciszej chodzi, nie? Żeby już było go słychać. Dobra, troszkę dolane. Zobaczymy ile tutaj jest. O, i jesteśmy chyba nad górną kreseczką. W sensie nad górną, która jest 3/4. O, nie wiem czy to będzie widać, ale są cztery podziałki, raz, dwa, trzy, cztery takie miejsca, to my jesteśmy tutaj. Także jesteśmy na 3/4 i w sumie tak bym to zostawił na tą chwilę, bo tutaj wiadomo, ten olej musi się też rozejść troszeczkę i tak dalej, a tutaj teoretycznie 4 litry jest wlane, czyli tyle ile mówi instrukcja, że ja nim wyjeżdżam już sobie z garażu, a zobaczymy jeszcze ten filtr, co tam w filtrze siedzi. I tak oto szybki serwis zrobiony, słuchajcie, nawet płyn w spryskiwaczach jest wlany, także w sumie powiem wam, godzina, półtorej roboty jest zrobione, można to samemu zrobić. Na jazdy fajna sprawa, także na pewno się przy Audi przydadzą. No cóż, dzięki wielkie za oglądanie, zapraszam do subskrypcji, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.